Cześć, witajcie w samym środku Czarnego Serca. To, o czym dzisiaj usłyszycie, to chyba najdziwniejsze, przepełnione bólem, żalem, sadyzmem i rozgoryczeniem telewizyjne show, jakie kiedykolwiek istniało. Mowa o Denpa Shonen-teki Kensho Seikatsu, czyli japońskim teleturnieju z lat 90., którego założyciele przez ponad półtorej roku znęcali się nad jednym z uczestników, a to wszystko ku uciesze dziesiątek milionów widzów. Owy nieszczęśnik był głodzony, napastowany, ośmieszany, upokarzany, oszukiwany oraz nawet porwany i to zezwierzęcenie trwałoby dalej, gdyby nie japoński rząd. Zacznijmy od samego początku. Susunu Denpa Shinen to japoński, emitowany od 1998 do 2002 roku serial reality show pochodzący z Japonii. Sam tytuł można tłumaczyć w dość niedokładny sposób jako Nie kontynuuj, szalona młodzież. I faktycznie byłoby lepiej, gdyby dzisiejszy bohater nie kontynuował swojej przygody w tym programie. Show od samego początku było znane ze swojego dosyć specyficznego, ekstremalnego traktowania uczestników. Nie boję się powiedzieć, że sadystyczne zasady i ciągła zmiana reguł na coraz bardziej restrykcyjne powodowała, że osoby biorące udział w show zostawały zamykane w coraz większych sidłach potężnych łap organizatorów programu. Uczestnicy zwykle byli mało rozpoznawalnymi komikami, którzy pragnęli sławy. Susunu Denpa Shinen im to umożliwiał. Wzięcie udziału w programie jednak zależało od ślepego trafu. Proces rekrutacyjny wyglądał następująco. Spośród setek zgłoszeń wybierano kilkanaście metodą zwykłego losowania. Następnie tych kilkunastu szczęśliwców zostawało poddanych kolejnemu ślepemu losowaniu, a zwycięzca drugiej, jednocześnie ostatniej loterii, trafiał na ramy telewizji, będąc kolejnym komikiem, dla którego przygotowano oryginalny program. Dlaczego mówię oryginalny? Bo przez 4 lata trwania tego show w Susunu Denpa Shinen wzięło udział około 20 komików. Każdy z tych bohaterów posiadał dla siebie osobny sezon, a każdy z sezonów charakteryzował się innym motywem przewodnim, więc co za tym idzie, też innym zadaniem. O niektórych wiadomo całkiem sporo, a o innych nie ma ani grama informacji. Najbardziej znanym jednak, niestety, jest sezon, o którym traktuje dzisiejszy materiał. Każdy sezon miał również swoją odpowiednią nazwę. Denpa Shinen Teki Mujinto Dashutsu, czyli bezludna wyspa Denpa Shinen, to pierwszy z takich bardziej znanych motywów Denpa Shinen. Dwójka komików została porzucona na bezludnej wyspie. Bez jedzenia, ani bez żadnej informacji na temat tego, w zasadzie gdzie się znajdują. Dostali tylko jedno polecenie. Macie zbudować tratwę i wrócić do Tokio. 4 miesiące zajęło komikom wydostanie się z wyspy. Następnie, niestety tutaj już nie posiadam informacji na temat tego, w jaki sposób został im podarowany rower wodny kształtem przypominający łabędzia, którym zamiast tratwy mieli dostać się do Tokio, a stamtąd zostali przetransportowani do Indii, skąd znów tym samym rowerem wodnym mieli dostać się do Indonezji. Znaczna większość zmagań komików możliwa jest do znalezienia na YouTube w formie odcinków, ale niestety tylko po japońsku. Denpa Shinen Teki Afrika Europa Tairiku Odan Hachike no Tabi to wyprawa międzykontynentalna na trasie Afryka Europa. Komik oraz DJ radiowy zostali zmuszeni do przejścia pieszo drogi, zaczynając od przylądka Dobrej Nadziei, kończąc w Nordkap w Norwegii. Dwójka uczestników nie mogła używać swoich pieniędzy, przez co mieli ciągły problem ze zdobyciem jedzenia, picia oraz noclegu. Jednym z momentów, gdzie sytuacja wyglądała naprawdę tragicznie, był przypadek omdlenia na środku pustyni Sahara z powodu wycieńczenia jednego z uczestników. Musiał być on przetransportowany helikopterem do lokalnego szpitala na natychmiastowe leczenie. Oczywiście po wszystkim kontynuowano zadanie jakby nigdy nic. Tak jak w przypadku bezludnej wyspy, tą wyprawę można znaleźć na YouTube w formie odcinków po japońsku. Denpa Shinen Teki Pennant Race, czyli sezon baseballowy Denpa Shinen, testował lojalność i oddanie fanów 3 japońskich drużyn baseballowych. Yomiuri Giants, Hanshin Tigers oraz Chunichi Dragons. Uczestnicy zostali zamknięci każdy w osobnym pokoju, w którym był tylko i wyłącznie telewizor transmitujący mecze tylko ich ulubionej drużyny. Jest to też jedyny sezon, w którym od początku nieznane są personalia uczestników. Ich twarze nie były pokazane w telewizji. Zasada była prosta. Jeżeli tak bardzo wierzysz w swoją drużynę, to niech to ona przyniesie tobie sławę.
Za każdy wygrany mecz swojej drużyny, fan dostawał danego dnia obiad oraz odrobina jego twarzy zostawała odkrywana. Jeżeli jednak drużyna przegrywała, fan nie dostawał danego dnia posiłku, a światło w jego pokoju zostawało wyłączane do następnego meczu. Tak więc seria wygranych pozwalała ci zdobywać jedzenie i kawałek po kawałku sławę, albo głodujesz w ciemnościach, a seria przegranych oznaczała kilka dni bez jedzenia. Jeden z uczestników został pozbawiony pokarmu na okres nawet prawie 3 tygodni, co spotkało się z masową krytyką studia serialowego. Ten sezon jednak jest nie do odnalezienia. Den Pashinen International był serią prowadzoną poza granicami Japonii. Nie oznacza to jednak, że ten sezon był mniej niebezpieczny. Część z zadań była wykonywana przez Yamasakiego Hosei, część przez Kunihiro Matsumure. Na YouTube jest cała seria dostępna po angielsku o nazwie Yamasaki Hosei staje się mężczyzną, w której bohater m.in. udaje się do Włoch w poszukiwaniu włoskiej mafii, bierze udział w gonitwie byków w Hiszpanii czy szuka chupacabry w Meksyku. Inne zadania polegały m.in. na odwiedzeniu barów dla homoseksualistów w Londynie, San Francisco czy Sydney i rozdawaniu prezerwatyw, podszywając się pod kampanię Stop AIDS. W jednym z klubów mężczyzna został nawet napadnięty i jak sam twierdził, było to powiązane z pobiciem oraz molestowaniem, lecz ekipa filmowa nawet mu nie pomogła. Pokazuje to, jak bardzo autorzy tego show nie dbali o swoich uczestników. Kolejnym z zadań w Den Pashinen International było odkopywanie min lądowych zakopanych w kambodżańskich lasach czy starcie z dzikimi zwierzętami, takimi jak lew, niedźwiedź, krokodyl czy waran z Komodo. Na szczęście nic się nikomu nie stało. Najgłupszymi jednak zadaniami były te związane z zaczepianiem sławnych osób. Matsumura miał za zadanie m.in. zaśpiewać piosenkę Ladybug Samba Yasserowi Arafatowi, czyli pierwszemu prezydentowi Palestyny, lub powiedzieć prosto w oczy słowa Nienawidzę Cię Nelsonowi Mandeli czy Jimmy'emu Carterowi. Jedno zadanie pozostało niewykonane. Ogolenie na siłę brody Fidela Castro. I dobrze, bo kto wie, jakby to się skończyło. Jak już widzicie, pomysły kryjące się za Den Pashinen są skrajnie idiotyczne i nieodpowiedzialne. Nic z powyższych jednak nie umywa się do najpopularniejszego sezonu o nazwie Den Pashinen Teki Kensho Seikatsu. Tłumaczenie tego sezonu doskonale oddaje jego format. Życie pełne nagród z Den Pashinen. Motywem więc miały być nagrody zdobywane w zdrabkach i loteriach z gazet czy czasopism. Pytaniem sezonu było, czy można przeżyć tylko dzięki nagrodom zdobywanym w losowaniach? Na to pytanie odpowiedzieć miał nam Nasubi, ale zanim do niego dojdziemy, musimy opowiedzieć sobie trochę o tym, czym jest The Truman Show. The Truman Show to film z 1998 roku, który na stałe zakorzenił się na liście najlepszych filmów w historii. Truman Burbank, grany przez Jima Carreya, jest zwyczajnym, do bólu przeciętnym człowiekiem jakich miliony. Żyje na przedmieściach razem ze swoją żoną, 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku spędza na pracy, a w weekendy od czasu do czasu udaje mu się wyrwać na piwo z kolegą. Problemem w tym jego zwyczajnym życiu jest to, że jest ono fałszywe. Każda sekunda życia Trumana, zaczynając od dnia jego narodzin, jest transmitowana na żywo, 24 godziny na dobę. Kamery znajdują się wszędzie, zarówno w jego domu, jak i na ulicach. Truman żyje bowiem w symulacji. Miasto, w którym on pracuje oraz mieszka, tysiące ludzi, których mija na ulicy oraz jego rodzina czy przyjaciele, wszyscy są aktorami w chorej grze reżysera, który wykorzystał główne narzędzie, żeby spełnić swój cel. A tym narzędziem jest nieświadomy niczego Truman. Zostaje on zaprogramowany wręcz przez serię wydarzeń w swoim życiu w taki sposób, by nie chciał opuszczać miasta, w którym się znajduje i by ten nigdy nie zdawał sobie z tego sprawy, że jego życie to fikcja. Wyobraźcie sobie proszę tylko taki scenariusz, iż dowiadujecie się, że przez całe wasze życie wszyscy ludzie, których znacie, wszyscy, których pokochaliście czy znienawidziliście, są tylko aktorami. Tak jak zresztą i wy. Kamery znajdują się wszędzie. U was w łazience, u was w pokoju waszych rodziców, na ulicach, nawet u was w pracy. Wasz szef, wasz kolega cały czas nosi przy sobie ukrytą kamerę, żeby nagrywać was w każdej możliwej sytuacji, a wszystko jest nadawane na żywo dla milionów ludzi. Zapamiętajcie sobie proszę historię Trumana, bo za chwilę będzie nam potrzebna, analizując życie Nasubiego. No właśnie, wygranym został Tomoaki Hamatsu, któremu za udział w programie obiecano sławę i fortunę. Pseudonim Nasubi przylgnął do niego ze względu na kształt jego twarzy. Tomoaki bowiem miał nienaturalnie wielką szczękę, która reżyserowi przypominała bakłażana. Nasubi to z japońskiego właśnie bakłażan i to przezwisko ciągnie za nim się do dziś.
Jako młody, aspirujący komik wiedział, że raczej nie ma zbyt dużej szansy na to, żeby się wybić, no chyba że pomoże mu w tym los. Zdecydował się więc wziąć udział w losowaniu Den Pasiunen. I co? Nasubi wygrywa losowanie. Staje się uczestnikiem kolejnej serii Den Pasiunen. Natychmiastowo z pokoju, w którym jeszcze 5 minut wcześniej świętował wygraną, zostaje zaciągnięty z zawiązanymi oczami do samochodu. Osoby prowadzące Nasubiego są jedynymi, które wiedzą, dokąd mają się udać. Nawet sam Nasubi nie wie, gdzie wyląduje. Gdy jednak opaska z oczu zostaje zdjęta, jego oczom ukazuje się mały pokój. Zza kamery producent serialu nakazuje Nasubiemu zdjąć wszystkie swoje ciuchy, a następnie podać je kamerzyście. Dopiero wtedy, nagi i upodlony Nasubi dowiaduje się o zasadach programu, w którym uczestniczy. Dostał on olbrzymią stertę kuponów na loterię, czasopism oraz magazynów, których zapasy były stale uzupełniane. Nasubi może opuścić pokój tylko wtedy, kiedy łączna pula nagród wygranych w loteriach wyniesie 1 000 000 jenów, co po przeliczeniu tamtejszym kursem daje nam około 38 tysięcy złotych. Producent zapewnia Nasubiemu tylko wodę. Wszystkie pozostałe do przeżycia rzeczy Nasubi musi zdobyć z nagród. Zadanie brzmi, jakby miało być wykonalne, tym bardziej, że wartość sprzętu była wyliczana na zasadzie alternatywnej kwoty pieniężnej. W tamtych czasach wygrany na japońskiej loterii mógł wybrać albo dany przedmiot, albo odpowiednik w kwocie pieniężnej, często bardzo zaniżonej. Bywało tak, że tanie nagrody, które otrzymywał Nasubi, nie posiadały żadnej alternatywy, do wyboru były tylko te nagrody, co skutkowało tym, że mimo otrzymania paczki z wygranym prezentem, suma nagród nie powiększała się o żadną kwotę. Aby odwieźć uczestnika od ucieczki z pokoju, dostał on ultimatum. Program zostanie wyemitowany tylko wtedy, gdy uczestnik wykona zadanie. W przeciwnym wypadku wszystko, na czym zależało Nasubiemu, przepadnie. Sława, pieniądze oraz poświęcony na przesiadywanie w pokoju czas. Cały pokój był wyposażony w kilka kamer i mikrofonów, w których Nasubi musiał regularnie wymieniać taśmy. Prowadził on więc swego rodzaju vloga, myśląc, że całość materiału zostanie odpowiednio pocięta i edytowana przed wypuszczeniem do telewizji. Nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że został brutalnie oszukany. Całość jego poczynań, owszem, była relacjonowana raz w tygodniu w postaci odcinka w telewizji, natomiast popularność programu stała się tak wielka, że utworzono całodobowy livestream nadający życie Nasubiego cały czas. Mogę jedynie podejrzewać, że zdolność producentów do utworzenia transmisji na żywo pod koniec lat 90. była chyba pierwszym takim streamem na świecie, a jednocześnie też tak smutnym i podłym. Jedynym wyposażeniem, które Nasubi otrzymał od realizatorów, był prysznic, radio, telefon, palnik gazowy, zlew, mały stolik kawowy, poduszka i olbrzymie ilości losów na loterię. Nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że spędzi w tym więzieniu aż 15 miesięcy. Zacznijmy od tego, że przez cały pobyt w pokoju Nasubi nie miał na sobie ubrań, ponieważ żadnych nie wygrał. Początkowo skrępowanie dawało mu się we znaki i Nasubi starał się zakrywać czym tylko mógł. W późniejszym czasie serialu nie przeszkadzało mu to już na tyle i produkcja postanowiła zakrywać jego genitalia Nasubim, czyli emotką bakłażana właśnie.
już od pierwszego dnia na Subi wziął się za wypełnianie losów i gazetek. Dosyć szybko odpuścił sobie loterie radiowe, by skupić się na wypełnianiu setek wniosków papierowych po kilka godzin dziennie. Niestety, pierwsze dni nie były dla niego łaskawe. Sporo tracił na wadze głodując, ponieważ nie udało mu się wygrać żadnego pożywienia, mimo wzięcia udziału w blisko 6 tysiącach różnych konkursów. Dopiero po kilkunastu dniach na Subi wygrał pakiet 12 gotowych owocowych galaretek. Aby nie doprowadzić do śmierci uczestnika, producent zdecydował się dawać na Subiemu codziennie odrobinę chleba do momentu jego pierwszej wygranej. Po 4 tygodniach udało się. Na Subi wygrał 5 kg ryżu. Niestety spotkał się tutaj z kolejnym problemem. Jak ugotować ryż, skoro nie ma się żadnych garnków? Nie mógł już dłużej czekać na łód szczęścia. Pierwsze desperackie próby konsumowania ryżu na Subi opierał na jedzeniu go na surowo. Później jednak zdecydował się ugotować go w pustych pojemnikach po galaretkach, co udało się, poniekąd tworząc coś na wzór ryżowego kleiku. W późniejszym etapie do Nasubiego zaczęły trafiać kolejne przedmioty, takie jak 1000 jenów w gotówce czy odkurzacz. Ale trafiały się też bezużyteczne przedmioty, takie jak telewizor, na którym nic nie mógł obejrzeć ze względu na brak anteny czy kabli. PlayStation 1 bez żadnych gier, rower, na którym nie mógł jeździć z powodu braku miejsca. Bilet na koncert Spice Girls, na który oczywiście nie dotarł. Spaghetti w puszce, oczywiście bez otwieracza. Na szczęście dla niego jednak po 3 miesiącach doczekał się wygrania pasty do zębów razem ze szczoteczką, mydła czy pluszowej foki, która stała się jego jedynym przyjacielem w tym okresie izolacji. Jeżeli myśleliście, że do tej pory wszystko, co mu się przydarzyło, jest straszne, to uważajcie. Bo gdy ryż się skończył, na Subiemu nie pozostawało nic innego jak spożywanie puszkowanego jedzenia dla psów. Je także wygrał, biorąc udział w loterii. Sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. Nagród było od groma, w większości nieprzydatnych. Dzień za dniem miał na Subiemu na wypełnianiu kolejnych losów. Niestety wraz z upływem czasu na Subi coraz bardziej dziczał, a jego psychika podupadała. Przestał dbać o siebie, a ze względu na bardzo długi czas spędzony w osamotnieniu, na Subi zaczął rozmawiać z wygranymi zabawkami, w głównej mierze z tą swoją pluszową foką, którą nazywał sensejem Binasu. To, co było tragedią młodego człowieka i jego kulejącej psychiki, było zbierane w cotygodniowe skróty i zamieniane we frajdę dla 16 milionów widzów przed odbiornikami.
Dla porównania, w samym USA, gdzie jest więcej niż dwukrotność populacji Japonii, światowy hit taki, jakim jest Gra o Tron, zbierała zaledwie 9 milionów ludzi przed odbiornikami. Nasubi był najpopularniejszym, nieświadomym o swojej sławie komikiem w Japonii. Mroku i brutalizmu dodawał również fakt, że producenci dodawali do każdego z odcinków wesołą muzykę, kolorowe napisy, śmiech i groteskowe efekty dźwiękowe, by tylko uśmiesznić cierpienie Tomoakiego. Ten, myśląc, że rzeczywiście jest sam, zmęczony samotnością, zachowywał się coraz dziwniej. Radości dodawały mu wygłupy i dziwne tańce przed kamerą. Strojenie min, czy nawet nieudane próby stawania na rękach. Wszystko na oczach milionów ludzi czerpiących z tego śmiech garściami. Nasubi stał się tak popularny, że występował w reklamach czy na ulotkach, cały czas nawet o tym nie wiedząc, bo siedział zamknięty w swoim pokoju więziennym. W pewnym momencie dowiadujemy się, że pod osłoną nocy Nasubi zostaje przetransportowany do drugiego, bliźniaczego pokoju, ponieważ adres pierwszego został zlokalizowany przez jednego z dziennikarzy. Nie zostało mu jednak powiedziane nic odnośnie powodu przeniesienia. Zastanówcie się, jak bardzo druzgocąca musiała być dla niego ta sytuacja, gdy okazało się, że cała ta farsa na nic, bo jesteś zaledwie w połowie drogi od wygranej. Po przeniesieniu więc Nasubi kontynuował wypełnianie wniosków konkursowych i odbieranie nagród, których część, mimo pozornie bycia bezużytecznymi, tak naprawdę przybliżała go do celu. Po 10 miesiącach następuje kolejne przeniesienie pod pretekstem odnowienia szczęścia do wygranych. I chyba zadziałało. Przesyłki aż same wskakują Nasubiemu w ręce. I to coraz droższe. Nic go tak jednak nie ucieszyło jak papier toaletowy, który widział pierwszy raz od 10 miesięcy. Przez ten cały czas Nasubi cierpiał z powodu samotności i wszechobecnej nudy. Jednak na przestrzeni tego okresu udało mu się zebrać zestaw do grania w jedną całość. Joystick, gra Densha The Go, telewizor oraz konsola PlayStation 1. Był to moment, w którym Nasubi zatracił się na graniu, przez co odstawił na kilka dni wypełnianie kuponów. Po prawie roku, a dokładniej 335 dniach, do Nasubiego dociera kolejna przesyłka. Rezultat jednego z ponad 17 tysięcy kuponów, które wypełnił. Ale jak się okazuje, jest ona warta tyle, by przekroczyć próg miliona jenów. Co to oznacza? Koniec programu, opuszczenie pokoju i upragniona wolność? Kariera, sława, pieniądze? Powrót do domu? No niestety nie. Denpa Shinenteki Kensho Seikatsu był programem, który generował olbrzymie pieniądze, a sam na sobie był kurą znoszącą złote jaja. Za nic w świecie nie chciano mu odpuścić. By uczcić jego zwycięstwo i podarować mu najlepszy dzień z jego dotychczasowego życia, Nasubi odzyskał swoje zarekwirowane przed rokiem ciuchy i zabrano go na karnawał w Korei Południowej. しかも生まれて初めて食べる骨付きカルビにナスビ悶絶遊園地
ち久々の開放感にナスに身も心もノックアウト。Zanim do wyjazdu jednak doszło, rok w izolacji wpłynął na Nasubiego tak, że ten stał się całkowicie aspołeczny. Odczuwał lęk przed kontaktem z ludźmi, mało mówił, a jego zachowanie odbiegało od tego, które my uznajemy jako cywilizowane. Ciągle powtarzał, że ubrania, które ma na sobie, zupełnie mu nie pasują i go uwierają, a była to zasługa tego, że ostatnie 12 miesięcy spędził nago. W Korei jednak bawił się świetnie. W końcu poczuł, że żyje. Do pewnego wydarzenia. Tak, znowu został zamknięty w pokoju, tym razem w Korei. Tak jak poprzednim razem kazano mu się rozebrać, położono przed nim słownik japońsko-koreański, a reżyser zapytał, czy ludzie w Korei dają radę przeżyć na samych wygranych z loterii? Drzwi się zatrzasnęły. Nasubi niemal nie zemdlał z powodu szoku i żalu, że po raz kolejny musi się tak poświęcić. Tym razem zasada gry była jednak nieco inna. Nasubi musiał uzbierać na najtańszy bilet powrotny do domu. W jednym z niewielu wywiadów dla Stephanie Fu, zapytany o Koreę, Nasubi odpowiedział: to było przeciwieństwo szaleństwa. Straciłem całą energię, jakby ktoś właśnie wyssał ze mnie życie. Nie chciałem mówić, nie chciałem oddychać, nie chciałem poruszyć żadnym mięśniem. Dotarłem do końca. Po prostu byłem skończony. Powiedziałem producentowi, że tego nie zrobię. Odmówiłem. Chodziliśmy tam i z powrotem przez dłuższy czas dyskutując. Ale w końcu, brawa dla jego umiejętności negocjacyjnych, poddałem się i wykonałem ostatnie zadanie. Rozpoczyna się drugi sezon Katuszy. Początkowo Nasubi się poddał. Wiedział jednak, że im dłużej będzie prokrastynował, tym dłużej będzie siedział w tym cholernym pokoju. Jako już profesjonalista w wysyłaniu kuponów loteryjnych, wziął się do pracy na najwyższych obrotach. W rekordowym czasie, bo po zaledwie 2 miesiącach, udało mu się zebrać wystarczającą kwotę, by móc zakupić bilet powrotny do domu. Producenci nie byli tym zachwyceni, więc zdecydowali się zmienić zasady gry. Podnieśli kwotę do uzbierania, argumentując to tym, że jako przyszła gwiazda Nasubi nie może poruszać się klasą ekonomiczną. Teraz musi uzbierać na bilet klasy biznesowej. Ponownie jednak, dzięki niebywałemu szczęściu, udało mu się uzbierać na bilet w zaledwie kilka kolejnych tygodni, wygrywając 2 paczki niezwykle drogiej herbaty. To rozwścieczyło producentów Denpa Shonen na tyle, że ci zdecydowali się sięgnąć po broń ostateczną. Podniesienie kwoty do równowartości biletu klasy pierwszej. Uzbieranie na bilet najwyższej klasy od momentu przyjazdu do Korei zajęło Nasubiemu kolejne 6 miesięcy. Gorzej nie mogło już być. Zresztą producenci nie mieli już nawet możliwości podnosić kolejnych klas. Ludzie powoli zaczynali współczuć Nasubiemu i opinia publiczna zaczynała zauważać, że praktyki, które są przeciw niemu stosowane, są zwyczajnie bestialskie. Tym razem jednak Nasubi naprawdę wygrał i czekał go powrót do domu. W końcu. Po powrocie do Japonii producenci postanowili dać mu ostatnią niespodziankę. Z założoną opaską na oczy oraz słuchawkami wytłumiającymi został zaciągnięty oraz zamknięty po raz 5 w malutkim pokoju. Tym razem nie było widać na jego twarzy załamania. Instynktownie i odruchowo Nasubi wstał i zaczął się powoli rozbierać, kiedy ściany pomieszczenia, w którym był, zaczęły się zapadać do zewnątrz.
Nasubi był w studio, a dookoła niego setki osób na widowni skandujące jego imię. Zszokowany nie wiedział, co się dzieje, bo w jego rozumowaniu program nie został nawet jeszcze wypuszczony na antenę. Dopiero w tym momencie poinformowano osłupiałego komika, że gwiazdą jest już od dawna, ale dopiero w tej chwili został zwycięzcą Denpasunenteki Kensha Seikatsu. Show samo w sobie zostało zakazane przez japoński rząd chwilę po zakończeniu cierpień Nasubiego, bo w 2002 roku. Producentom jednak udało się wypuścić kilka innych serii przez ten czas, m.in. te opisane na początku materiału. Najbardziej szokujące w historii Nasubiego jest jednak to, że w każdej chwili mógł zwyczajnie wyjść z pokoju w dowolnym momencie. Drzwi nigdy nie były zamknięte. Zadziałał u niego syndrom sztokholmski. Kiedy Nasubi został zapytany w wywiadzie przez Stephanie Fu, dlaczego nie uciekł, ten odparł: dotrzymałem danego słowa. Powiedziałem, że wygram ten program i go wygrałem. Powiedziano mi, że jak zrezygnuję, to zostanę nikim. Na samym końcu siedziałem jednak tam, zdając sobie sprawę, że ten nowy rodzaj życia, ja nie byłem już nikim. Cały naród obserwował mnie przez 15 miesięcy. I wiesz, szczerze mówiąc, byłem bardzo szczęśliwy, że moja podróż nie poszła na marne. Ale nadal jest to dziwne. Wyszedłem z tego wszystkiego w pewnym sensie z jak najlepszym wynikiem. Nasubiego już wcale nie interesowała sława. Okazuje się, że kilkunastomiesięczna udręka odcisnęła takie piętno na jego psychice, że przez długi czas miał problemy w prowadzeniu rozmów z ludźmi, czując się w ich towarzystwie niekomfortowo. Tak samo niekomfortowo czuł się zresztą w ubraniach, których ciężaru na swoim ciele nie mógł już znieść. Jego plany wejścia w show biznes po programie zakończyły się fiaskiem. Początkujący, choć w rzeczywistości doświadczony komik miał dosyć występów przed kamerą jeszcze zanim na dobre je zaczął. Jakiś czas po zakończeniu programu Nasubi próbował swoich sił w niszowych produkcjach, kariery jednak nie zrobił. Wszyscy chcieli, żeby ten wcielał się w głupkowate role i żądali, by robił to, z czego jest najbardziej znany. Co jakiś czas rozbierał się przed kamerami. Denpasunen to ekstremalny przykład głównego założenia reality show. Aktorzy, amatorzy poddadzą się niemal wszystkiemu, by stać się bogatymi i sławnymi. Nasubi dał niesamowicie dużo samemu serialowi. 15 ciągłych miesięcy izolacji. Ale co otrzymał? Czy stał się bogaty i sławny? Odpowiedź brzmi tak jakby. Nasubi pisał dziennik podczas swojej odsiadki, który został zebrany w jeden cały tom i wypuszczony do sprzedaży. Dziennik ten stał się bestsellerem. W 2016 roku wspiął się na Mount Everest, żeby zebrać pieniądze na pomoc po katastrofie nuklearnej w Fukushimie, a także prowadził przez krótki czas program o nazwie Nasubi's Question, który edukuje widzów na tematy związane z promieniowaniem. Denpasunen nie uczyniło z niego osoby odnoszącej bajeczne sukcesy, ale wydaje się, że dało mu to wystarczająco dużo ekspozycji, żeby zapewnić mu wygodną karierę aktorską i publiczną rolę, nie tyle co w całej Japonii, ale raczej w jego rodzinnym regionie. Nie da się określić, jak wiele mogło być sfałszowane w Denpasunen. Program miał całkowitą kontrolę nad tym, co przedstawiał jako rzeczywistość, a postrzeganie rzeczywistości jest kluczowe, żeby cieszyć się zadziwiającymi rzeczami, które dzieją się w takim przypadku jak u Nasubiego. Pojawiło się wiele głosów, w tym mój głos rozsądku, podpowiadający, że niemożliwym wręcz jest fakt, iż Nasubi nie wygrał żadnych ubrań przez 15 miesięcy, za to wygrał zestaw opon, rower czy żywą ośmiornicę. Na tym etapie nie ma już możliwości dotrzeć do prawdy, ale zdaje mi się, że manipulowanie paczkami przez producentów było tam bardziej niż pewne. Zwróćcie uwagę na to, jak wielkie szanse muszą być na wygranie całego zestawu do grania, czyli telewizora, przewodów, konsoli, joysticka oraz gry, a nie udało mu się zdobyć zwykłej koszulki czy spodni. Zresztą, dajcie spokój, kto organizowałby loterię na żywą ośmiornicę, noszone damskie majtki czy pojedynczego arbuza? Jestem przekonany na 90%, że producenci sami pakowali mu rzeczy, których ten nigdy nie potrzebował, żeby po prostu znęcać się nad Nasubim w białych rękawiczkach. I jeżeli rzeczywiście dali mu zapas psiej karmy i nic więcej, to jest to bestialstwo w czystej postaci. Okrucieństwo takiego serialu jest uzasadnione tylko wtedy, gdy założymy, że producenci naprawdę pomagali Nasubiemu za kamerą w sposób, którego my nigdy nie widzimy, oraz oczywiście, gdyby ten wyraził jasno na to zgodę. Dodatkowo całość musiałaby być fałszem, ponieważ krzywdzenie kogoś naprawdę jest nie do zaakceptowania.
Niestety, program jest pełen takich wątpliwych sytuacji moralnych, które sprawiają, że jest jednocześnie porywający i straszny. Jeśli, jak twierdzi serial, Nasubi nigdy nie wiedział o tym, co go czeka, dopóki ta rzecz się nie stała, to z pewnością 15 miesięcy filmowanej samotności jest zbyt okrutne, żeby być rozrywką. W przypadku Nasubiego trauma psychiczna i emocjonalna, której doznał, a którą widzowie obserwowali z rozbawieniem, jest przerażająca. Bycie pozbawionym godności, możliwości spożywania normalnego pokarmu, komunikacji ze światem zewnętrznym i degradacja ponad wszelką wyobraźnię jest trudna. Nie ogranicza się to tylko do Susanoo Denpa Shunen. Podobną brutalność możemy zobaczyć w wielu innych japońskich teleturniejach z tamtego okresu. Co jeszcze jest w tej sprawie porywające, to fakt, że producent nie był w stanie publicznie powiedzieć, że żałuje powstania programu lub czegokolwiek, co zrobił Nasubiemu, jednocześnie bagatelizując psychiczne obciążenie, jakie te doświadczenia wywarły na życiu uczestnika. Sam producent jednak nie jest jedynym winnym tej ludzkiej tragedii. Widzowie show zapychali swoje nudne życia kimś innym i jego tragedią, by nadać swoim myślom odrobinę fantazji, świadomie krzywdząc Nasubiego, jednocześnie robiąc to w białych rękawiczkach. The Truman Show pokazał, jak bardzo dewastująca psychicznie może okazać się prawda. Tak samo jak Truman, tak też i Tomoaki zostali postawieni przed faktem bycia wykorzystanym w najgorszy możliwy sposób. Byli filmowani tak, jak nikt nigdy nie powinien, a w rezultacie karmili najbardziej szkodliwe i sadystyczne impulsy widowni telewizyjnej, jak i portfele oprawców. Czarne serce.